Zdrowia, szczególnie dla Mao Tse-tunga. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No Mao Tse-tung musi się przekręcać w jego grobie, bo w Ameryce Chińczycy płacą po 6-7 milionów dolarów za to, żeby ich dzieci dostały się na uniwersytet. No tak, tak, tak. To są takiego rodzaju pieniądze. W komunistycznych Chinach są ludzie, którzy wysyłają swoje dzieci do kapitalistycznej Ameryki i żeby dzieciak się dostał, konkretnie z córka, na Uniwersytet Stanford w Kalifornii, są w stanie płacić 6 milionów dolarów. No, 6 milionów dolarów brzmi bardzo dużo, ale najbardziej skorumpowany, czy powiedzmy osoba, która została przekupiona, dostawała 500 tysięcy. No też jest to bardzo dużo, no ale zostaje 6 milionów dla tych pośredników. No i nawet te 500 tysięcy to dostał trener grupy żeglarskiej, no bo właśnie tak to się odbywało. Facet William Rick Singer. No Singer to tak jak ten żydowski pisarz polskiego pochodzenia, właśnie to tak ten człowiek ma nazwisko. On był doradcą w Newport Beach w Kalifornii. No i on się wyspecjalizował w doradzaniu ludziom nie tylko finansowo, ale przede wszystkim na temat koledzy i uczelni. No i w tych wielkich, bogatych grupkach najróżniejszych milionerów również się właśnie trafiali chińscy milionerzy. Jak oni zostawali milionerami w Chinach, no to już tylko Mao Tse-tung chyba będzie wiedział i dlatego się przekręca w tym grobie. No ale facet właśnie wykombinował, że on rozpracował, jak znaleźć dziurę w całym tym systemie. No i wielu tych koledżach, uczelnie mają swoje grupy sportowe. Ogólnie rzecz biorąc, to jest wielka sprawa, powiedzmy, futbol amerykański, gdzie mężczyźni, powiedzmy, są przyjmowali na uczelnie, żeby kopali, powiedzmy, piłkę amerykańską. Nie dostają żadnego grosza, nie mogą dostawać żadnego grosza od kogoś innego. Są sytuacje takie, że jeżeli ktoś tam jest sportowcem w koledżu i podpisze jakąś tam piłkę, czy książkę, czy kawałek kartki za to, że dostał, powiedzmy, strzyżenie za darmo, czy tatuaż za darmo, no to ścigają, to często go ścigają, no bo to jest w zasadzie uznane jako odpłatność, czy zapłacenie, no i on nie może być płacony. No jest to kontrowersyjna sprawa, szczególnie, że wielu tych trenerów, tych coaches w tych grupach zarabia dziesiątki, setki milionów dolarów, a ci, co kopią tą piłkę, nic nie zarabiają. No ale kto jeszcze zarabia? No zarabiają jeszcze koledże. Koledże, powiedzmy, przez prawa do nadawania w telewizji, no bo to jest wielka sprawa. Dużo tych koledzy współzawodniczy i w telewizji to są ciężkie pieniądze w reklamach i tak dalej. No i ten sport to jest duża część w koledżach amerykańskich, na uniwersytetach. No i właśnie dlatego w Stanford, powiedzmy, jest grupa tych żeglarska. No i ten trener ma prawo przyjąć tam, czy pokazać, czy powiedzieć, że on chce tą czy tamtą osobę. No oczywiście nie może przepraszam, oczywiście nie może na żywca oszukać, dlaczego ci ludzie, którzy zgłaszają się, no to fabrykują. I w tym wypadku ten bogaty chiński komunistyczny milioner zapłacił pośrednikowi 6,5 miliona, a ten spreparował całą tą historię sportową, spreparował zdjęcia i tak dalej. No i ten trener przyszedł, powiedział, że on chce tą dziewczynę do swojego klubu, do swojego działu. No i ją przyjęli.
500 tysięcy, później w sumie się okazało, że 770 w sumie weszło na konto tej grupy żeglarskiej, także to nawet nie był jakiś szczek tam zapłacony od tyłu, tylko przeszło przez uniwersytet, no i uniwersytet to dostał. To wyszło, bo w Massachusetts też ścigali wiele innych osób, no i ta grupa tych konsultantów, grupa, no dwóch czy trzech, oni tam ze sobą współpracowali, no i zaczęło to wychodzić na jaw. No i właśnie doszli do Kalifornii. Federalne służby właśnie zaskarżyły 50 osób jakiś czas temu, z czego tam 30 w zasadzie powiedziały, że przyznały się do winy, tam chyba z 10 miało się przyznać do winy, no a tam pozostałe 10 czy 15 powiedzmy poszły na rozprawę. No część uważa, że to jest jakaś taka niewinna sprawa kryminalna, czy to nawet sprawa cywilna, no ale jednak jest to poważna sprawa. Chińczycy z jakiegoś powodu po prostu, nie dość, że mają bardzo dużo pieniędzy, no to są w stanie po prostu skorumpować. Inna sytuacja była taka, że chińska rodzina dała 1 200 000 dolarów doradcy takiemu, który właśnie zrobił podobny numer, żeby wsadzić studentkę do Yale University. No Yale to też jest Ivy League, to jest jeden z tych uniwersytetów najstarszych w Ameryce, także ma reputację. No i też tam ją wcisnęli. Ten człowiek William Rick Singer, no on współpracował z Morgan Stanley, tak, także to jest poważna firma finansowa. No i on był doradcą i poprzez innego człowieka, Michael Wu, w Pasadenie w Kalifornii właśnie współpracował z Singerem. No i Michael Wu odpowiedział, że nie będzie zeznawał. Także to jest korupcja można powiedzieć nieprawdopodobna. Ścigają, szukają tych wszystkich e-maili, tych połączeń i całej tej skomplikowanej sytuacji, no bo to jest skomplikowana sytuacja. W Ameryce te koledzie same w sobie kosztują, tak jak Harvard powiedzmy, to kosztuje 60 czy 70 tysięcy dolarów rocznie, no wikt i opierunek. Harvard sam w sobie, no to ma tyle hajsu, ma tyle pieniędzy, że mógłby przez następne 60 lat nie brać żadnego czesnego od żadnych ze studentów i by im wystarczyło. No jak to się stało? Stało się to w ten sposób, że Harvard, który jest właśnie w Ameryce w mieście Cambridge, oni w czasach, kiedy po II wojnie światowej było bardzo dużo żołnierze wracali, no to państwowy urząd czy rząd zrobił coś takiego jak rent control. Rent control to jest zamrożenie powiedzmy opłat do wynajmowania mieszkań. No i w Ameryce, tak jak w latach się słyszało 60., 70., 80., o slumsach się słyszało, no to powodem na te slumsy to było to, że miasta mówiły, że właściciel domu nie może wziąć więcej niż powiedzmy 100, 200, 300 czy 400 dolarów miesięcznie, no bo to takie były wtedy powiedzmy czynsz, no bo jeżeli ktoś zarabiał dolara na godzinę, czyli zarabiał 40 dolarów na tydzień, 2000 dolarów na rok, no to dom kosztował powiedzmy 12 tysięcy, no a mieszkanie powiedzmy kosztowało połowę tygodniówki, tak? Także to były, czy tam jedną tygodniówkę miesięcznie, także to były inne sumy, no ale doprowadzało to do tego, że kiedy miasto mówiło właścicielowi, ile może wziąć za dom, a właściciel płacił
płacił podatki, musiał zreperować dach i pomalować, no to, to w tym momencie, jeżeli chciał jakiekolwiek mieć zarobek, no to właśnie obcinał i z tego powodu się robiły slumsy. Tam nie było jak wycisnąć tych pieniędzy, bo wszyscy chcieli pieniądze, tylko ten właściciel nie dostawał. No i Harvard właśnie jest jednym z najbogatszych uniwersytetów w Ameryce. Teraz wpuścił właśnie też Palestyńczyka, 17-letni Palestyńczyk z jakiegoś powodu. Przyjęli go na uniwersytet. Kompletnie za darmo, dlatego że jest muzułmaninem, dlatego że jest Palestyńczykiem, dlatego że tam czekał gdzieś w Libanie chyba na lepsze czasy, no i Harvard go przyjął. Nie wpuścili go do Ameryki ze względu, że on jakieś terrorystyczne rozpiski miał na swoim Facebooku, no ale później zaczęli tłumaczyć, że to on, to nie jest on, że to nie są jego wymysły, no i go wpuścili. No ale właśnie to jest taki, to jest ten Harvard, to jest część tego Ivy League. Chińczycy też nie dość, że robią łapówki, no to też Chińczycy skarżą dużo uniwersytetów, że nie są przyjmowani, że powiedzmy ludzie, którzy są przyjmowani, mają niższe wyniki maturalne, no bo to są, w Ameryce są i jest tak, no, coś podobnego do matury, no i tam są wyniki, tam jest 1600 punktów, maksimum 800 i 800, no i uniwersytety patrzą na to, ile kto ma tych punktów, no i na podstawie tego przyjmują. No plus, jeżeli ludzie mają wysokie punkty, no to później liczy się, powiedzmy, czy ktoś pływa. No jeżeli ktoś pływa i ojciec chiński komunista zapłaci 6 milionów, a ten zapłaci 500 tysięcy trenerowi, że dziewczyna pływa i jest w żeglarstwie, no to to jej daje punkty, powiedzmy, za aktywność i jest przyjmowana. Także nauka sama w sobie nie jest najważniejsza. I Chińczycy właśnie na wielu uniwersytetów skarżą, że oni mają najwięcej punktów, a nie są przyjmowani, a murzyni, powiedzmy, którzy mają tam 1400 punktów, są przyjmowani, czyli 20% mniej i mają punkty za pochodzenie. Także dwie sprawy. Jedna to przekupstwo i chęć, powiedzmy, wejścia w cały ten system kapitalistyczny tych ludzi z komunistycznych Chin, którzy robią miliony, miliardy, powiedzmy, w kraju, gdzie Mao Tse-tung obiecywał wszystkim miskę ryżu i walonki, a teraz jeżdżą Mercedesami, Jaguarami, innymi Bentleyami i 6,5 miliona dolarów dać pośrednikowi czy doradcy, żeby córka dostała się na uniwersytet, nie jest tak dużo. Jest to coś po prostu nieprawdopodobnego. Nieprawdopodobnego. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tutaj jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie swoje komentarze. Polecajcie, gdzie się da. I do następnego codziennego filmiku.